Premiera filmu Odnajdę Cię, ze mną jest Mariusz Goli. Witam bardzo serdecznie. Witam. Kompozytor, autor muzyki do właśnie tego filmu i muzyk. Tak, dokładnie, gitarzysta muzyk. Powiedz mi, bo na co dzień słuchasz mocniejszej muzyki. Natomiast jaka jest różnica między tą muzyką, której słuchasz, a muzyką, którą komponujesz, no właśnie do tego filmu? To są równoległe ścieżki. Jestem gitarzystą, który gra bardziej na gitarze klasycznej, chociaż się wychowałem na mocniejszym takim rocku starym i metalu. Potem wszedłem w ścieżkę gitary klasycznej, na której gram, a oprócz tego równolegle zacząłem tworzyć tak muzykę filmową, ścieżki takie filmowe, nie tylko do tego filmu, tylko też równolegle wypuszczam na YouTube takie moje kawałki. No właśnie, bo media okrzyknęły Cię już dawno temu wirtuozem z chodnika. Tam zaczynałeś, w Katowicach grałeś. Jak to jest trafić teraz ze swoją muzyką do filmu? To jest ciekawe doświadczenie, to wszystko przez panią reżyser, którą poznałem w Katowicach, bo mieszkamy w tym mieście i ona poznała mnie właśnie jak grałem na ulicy, spodobała jej się moja muzyka i potem wyszedł taki pomysł, żeby wspólnie coś zrobić. No dobrze, to powiedz mi teraz, jeżeli komponujesz do filmu, ten film widziałeś wcześniej? To było już od początku, dostałem pomysł scenariusza, przeczytałem scenariusz i już tam jakieś główne motywy bohaterów, postaci weszły mi do głowy. Powoli zacząłem tworzyć taki surowy materiał, a wraz z kolejną wersją montażu to się rozwijało. Czyli tak naprawdę swoją pracę zaczynałeś od tekstu? Tak. Najpierw tekst, tak. Później wizja w głowie, która zakończyła się tym, co zobaczymy w filmie, już gotowa muzyka, która no, mocnego brzmienia nie przypomina. Nie, to też jest specyfika filmu i tego, co ustaliliśmy razem z panią reżyser. No tak, ale specyfika filmu momentami jest bardzo mocna. Tak, ale no, zdecydowałem się nie dawać tam za dużo hardkorowych brzmień. Okej. Mariuszu, na zakończenie, jako autor programu Strefa Zoologiczna, muszę Cię zapytać o zwierzęta w Twoim życiu. Tak, mój pies Vincent. Masz psa? Tak. A w jakim wieku? To jest pies ze schroniska. Jaka jest jego historia? To jest piesek, ma 11 lat, jest z nami od samego początku. A jak reaguje na Twoją muzykę? I można to zobaczyć na niektórych filmikach na YouTubie, jak się tam przemyka i czasami nawet on ulubił sobie siedzenie przy głośniku na przykład. Także odsyłamy na YouTuba, na kanał? Tak, kanał Mariusz Goli. Zapraszamy na YouTuba kanał Mariusz Goli, a Państwa zapraszamy serdecznie na film, do kin w całej Polsce. Odnajdę Cię, to jest ten tytuł, gdzie usłyszycie muzykę Mariusza w tym filmie. Mariuszu, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.